Czy jeszcze jakieś może pytanie jest? Śmiało, śmiało. Ustawcie kolejkę, spokojnie. Ja mam takie pytanie. Jakie piwa planujesz zakupić tutaj w tym sklepie piw świata? Ja mam tyle piw jeszcze w domu niezdegustowanych, że nie wiem, może w tym roku nic nie będę kupował. Nie, no nie wiem, nie wiem, nie zastanawiałem się. Tam jest, wybór jest fantastyczny. Naprawdę tutaj wielkie ukłony dla Grześka z Wierzyny, który ściąga takie piwa, że Simonowi oczy wychodzą na wierzch. No, on takich nie widział u siebie w Walii. Proszę, następne pytanie. Ja chciałem zapytać, jak to jest z piwami z zielonych butelki, jak się pije? No to pan mi raz powiedział, że zielonych butelek piją tylko buraki, więc ja sobie tak szedłem, jak to jest? To jest prawda. Generalnie tak. Ale oczywiście są od tej reguły wyjątki. Piłem parę bardzo dobrych piw z zielonej butelki. Daleko nie szukając, jakiś tydzień temu piłem szczuna i był w zielonej butelce i nie nazwałbym nikogo burakiem, kto pije szczuna fermentowanego. Tak, to prawda. Szkło w zależności od jego barwy ma różną przepuszczalność dla promieni ultrafioletowych, czyli dla światła po prostu słonecznego. Najmniej promieni ultrafioletowych przepuszcza szkło brązowe, więcej przepuszcza szkło przezroczyste, białe i zielone. I tutaj mamy taki związek, który się nazywa inaczej. Chmiel, który dodajemy do piwa, on pod wpływem gotowania izomeryzuje do zizomeryzowanych tam alfa kwasów i tak dalej. I pod wpływem działania słońca, czy promieni słonecznych, to piwo, czy ten związek, zmienia się w izopentenylomerkaptan, czyli tak zwany aromat skumiksowy. Niektórzy mówią, że to jest aromat skuna, czyli marihuany. Być może, ale to jest aromat skumiksowy. Tak podaje literatura. Pytałem jednego z sędziów, chyba właśnie z Ameryki, czy rzeczywiście skunks taką tą wydzielinę, czy ona jest podobna do tego aromatu, który dostajemy z zielonej butelki. No, powiedział, że tak, więc w sumie ten skunks chyba nie jest taki straszny. Bo co się okazało? Okazało się, że klienci polubili ten aromat. Niektórzy uwielbiają ten aromat tego nasłonecznionego, skunksowego piwa. Wręcz niektórzy twierdzą, że takie piwo właśnie pachnie chmielem. No, w pewnym sensie mają rację, no, znaczy ono pachniałoby chmielem, gdyby nie to, że pachnie skunksem. Tak, zdecydowanie zielone butelki, a jeszcze jeżeli one są wystawione na działanie promieni słonecznych, to jest niestety tak zwany aromat skunksowy, to jest wada. Chociaż niektórzy ją pokochali, niektórzy tego szukają właśnie w piwie, no ale ja myślę, że świetny aromat amerykańskiego chmielu, świetny aromat nawet polskiego chmielu jest o wiele ciekawszy niż aromat skunksowy. Jeszcze taka ciekawostka. Angielskie piwa bardzo często są w białych butelkach, przezroczystych i one nie mają tego aromatu skunksa. Jak to się dzieje? Ano dzieje się to tak, że te browary używają tak zwanego zizomeryzowanego ekstraktu chmielowego, który jest odporny na działanie tych promieni słonecznych, więc zasadniczo brązowa butelka, ale czasem można trafić, że nawet piwo w przezroczystej butelce będzie, nie będzie zeskunksione czy nasłonecznione. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Wiadomo, że z czasem piwo ulega utleniu. Od których aromatów zaczyna piwo się utleniać? Czy mówimy o źródło? Czy to jest chmiel, czy to jest sód? Znaczy, oczywiście, jak sama nazwa mówi, utlenienie powstaje od tlenu. Czyli tlen jest jednym z takich najgorszych wrogów piwa, za wyjątkiem piw, które mają być utlenione. Czyli na przykład takie piwo jak Xiao Yu z Birra Baladem z włoskiego browaru, ono ze swojej definicji ma być piwem utlenionym, ale utlenionym w dobry sposób. Bo może być piwo utlenione w zły sposób i piwo utlenione w dobry sposób. Zły sposób utlenienia to jest tak zwany mokry karton, już przysłowiowy, który objawia się tym, że piwo smakuje tak, jakbyśmy po prostu sobie włożyli kartkę papieru
do ust i po prostu czujemy taki papierowy, kartonowy, nieprzyjemny aromat. Natomiast piwo możesz też utleniać w dobry sposób. Czyli na przykład mogą się pojawić w piwie nuty suszonych śliwek, rodzynek, nuty tak zwane sherry, znaczy nie sherry, cherry, czyli wiśniówki, tylko sherry, takie wino hiszpańskie, białe, które właśnie powstaje w ten sposób, że przez bodaj rok ono jest leżakowane z dostępem powietrza i się właśnie utlenia. I czasami utlenienie też przebiega w taki, powiedzmy, pośredni sposób, czyli pojawiają się nuty miodowe, nuty takie karmelowe, które raczej do najprzyjemniejszych nie należą, ale są trochę lepsze niż te nuty kartonowe. Ja nie jestem chemikiem czy biochemikiem, ale z tego co kojarzę, to utlenia się właśnie związki słodowe się utleniają. Więc jeżeli jakby tutaj, dlatego właśnie pojawiają się te nuty miodowe i tak dalej, one właśnie powstają ze słodu. Czy z tych posmaków, które wniósł słód do piwa. Ja akurat te aromaty takiego starzenia czy dojrzewania tych piw typu Barley Wine, Russian Imperial Stout lubię. I to w Xiaomiu jest dla mnie jednym z najlepszych piw, jakie piłem w życiu, a jest utleniony. Czy jeszcze jakieś może pytania? Tak, już tutaj widzę. Nie, zdecydowanie nie, to nie ma takiego stylu, w którym to by było dopuszczalne. No jest to po prostu infekcja. Jest to infekcja prawdopodobnie bakteryjna. No piwo po prostu skwaśniałe, bo mamy coś takiego jak Sour Ale. Zobaczycie tutaj w tej alejce Piw Świata, że jest tam namiot czy dwa namioty, gdzie jest Sour Ale, czyli kwaśne ale. Ale ta kwaśność, ona musi być w pewien sposób okiełznana. Ona musi być określonego rodzaju. To może być kwaśność typu Berliner Weisse, gdzie to jest taka bardzo czysta, jak sok z cytryny wyciśnięty. Może to być kwaśność, która jest lekko dzika, ale w takim sensie, jak są dzikie lambiki, czyli na przykład nuty stajni, końska derka, trochę bretanomyces, ale też lekko już nuty octowe, ale to nie może być taki ordynarny ocet czy ordynarna woda z kiszonych ogórków. Może być też taka kwaśność w typie czerwonego wina. To są na przykład Flanders Red Ale, leżakowany w beczkach po Bourbonie, jeden z lepszych egzemplarzy, jakie piłem. No to jest chociażby Chateau z Artezana. Bardzo dobre piwo. Jeżeli gdzieś znajdziecie, to kupcie, bo podobno jeszcze gdzieś tam w sklepach jest. A naprawdę jest światowej klasy i naprawdę jestem dumny, że polscy piwowarzy, rzemieślniczy takie piwa są w stanie ważyć w Polsce. Czy jeszcze jakieś pytanie? Czy na twoim etapie masz jakieś swoje ulubione piwo, takie kapalasz do domu i chciałbyś się go napić na przykład kilka razy w tygodniu? Nie, to znaczy ja generalnie zasadniczo pijam piwo tylko raz. No chyba, że rzeczywiście jest to jakiś rarytas, albo jest to moje piwo, no to wtedy pijam częściej, ale zwykle, ja jestem fatalnym klientem. Ja jestem fatalnym klientem, bo ja piję piwo, oceniam, nagrywam recenzję i do niego nie wracam. No czasami są wyjątki. Można mówić o takich stylach, czyli owszem, chciałbym pić często American India Pale Ale, ale za każdym razem inne, czyli nie ciągle tę samą markę, czy to samo piwo. Zdecydowanie. I tak samo to tutaj też takie jakby nawiązanie. Jak już się weźmiecie za to degustowanie, to właśnie szukajcie cały czas nowych piw, cały czas czegoś, czego jeszcze nie piliście. Najlepiej w stylu, którego jeszcze nie piliście. Wyjdźcie poza swoją strefę komfortu, poza swoją strefę jakiegoś tam bezpieczeństwa, że wiem, że to mi smakowało, więc znowu biorę to samo. Nie, właśnie bierzcie to, którego nie wiecie, czego się spodziewać, które właśnie opis jest dziwny, może nawet lekko przerażający, jak ta końska derka, a potem się okaże, że może jednak wam zasmakuje.
Tylko to nie może być szukanie na oślep, że pójdę do Biedronki i wezmę wszystkie jasne piwa, które tam są i będę szukał w nich aromatów cytrusów i czekolady. No to raczej nie znajdziecie. Czy jeszcze jakieś pytania? Piwo w drogach kontraktowych, sędziowie i tak dalej. Jakie są twoje kolejne plany? Jakby, czy widzisz jakieś kolejne etapy, które byś się rozwijać? Ja nie jestem typem człowieka, który bardzo tam ma zaplanowane na 10 lat do przodu, że w 2020 to coś tam zrobię, a w 2022 coś tam. Powiem wam, że ostatni czas to jest po prostu... Czasami sam jestem w szoku, jak to wszystko się rozwija. W tym roku byłem pierwszy raz sędziować w Stanach. We wrześniu lecę sędziować do Japonii. Poznałem ludzi, których wcześniej byli dla mnie jakimiś po prostu autorytetami, jeżeli chodzi o piwo. Piłem z nimi piwo, rozmawiałem, czasem robiłem wywiad, więc nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi. Myślę, że jeszcze wiele ciekawych rzeczy przede mną. Tempo tego wszystkiego, tych wydarzeń jest po prostu niesamowite. Rok temu niby wiedziałem o tym, że będę leciał do Stanów sędziować, ale kompletnie sobie tego nie wyobrażałem, jak to się okaże, jak to się skończy, jak to tam będzie z tym sędziowaniem. A utwierdziłem się w przekonaniu, że polscy sędziowie w niczym nie ustępują sędziom amerykańskim czy jakimś innym. Czy jeszcze jakieś pytania? To dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że to było ciekawe. I zapraszam na blog kopyrakowy.